Przede wszystkim, znowu po 7, przeciąg Baldur's Gate 3. Raczcie, jeżeli trochę głos mi się będzie załamywał, trochę mnie gardło boli. Dobra, zmieniłem trochę nasz ekwipunek. Te fajne rękawice, które dają 18 do zręczności, dałem Willowi. To mu dało bardzo ładną klasę pancerza i plus 9 do ataków zarówno bronią główną, jak i poboczną. Trochę to niweluje jego bonus charyzmy, który nalicza się tylko do broni paktu. Ale i tak wychodzi nam to lepiej, tak myślę. Musieliśmy zrezygnować z dodatkowych 1 do 4 punktów obrażeń. Zobaczę, jak to będzie działać. Ewentualnie może kiedyś te rękawice wezmę sobie jeszcze do barda kiedyś. A to jeszcze daje atak plus 1. Tym bardziej. Bard założył z powrotem rękawice od klasy pancerza. A, jeszcze Willowi dałem taki diament. Gdy nakładasz stan, zyskujesz magiczną synergię na dwie tury. Magiczna synergia sprawia, że ataki bronią zadają dodatkowe obrażenia odpowiadające modyfikatorowi cechy bazowej. Modyfikatorowi premia lub kara zależna od cechy dotkniętej istoty. Okej, czyli pewnie powinno to dotyczyć charyzmy. Zobaczymy, jak, czy to się będzie sprawdzać. Musiałem zrezygnować z tego hełmu, który daje impet na początku walki, ale myślę, że powinno wyjść na plus. No dobra. Nie było z głosów przeciwu, więc eksploruję dzisiaj resztki urwiska. Nie wydaje się być tutaj zbyt wiele jeszcze rzeczy. Zobaczymy. Widzimy się, jeżeli znajdę coś ciekawego. To jest jakieś pobojowisko z jakimś ptaszkiem. Zapytajmy się go, o co chodzi. Ktoś coś ci ukradł? Steal. Eagles are bigger. They just take. Nest, prey, everything. That's how it works here. Widzę, że masz tu całkiem przyjemne gniazdko. Oh, sure, a nest. But it's not my nest. That's up on the roof with the eagles. Eagles are pricks. Mogę pokonać orły i odzyskać twoje gniazdo. You kill an eagle. But if you think you can, then please, please kill the eagles. They're the worst. Zobaczę, co da się zrobić. Thank you. I'll keep an eye on the roof. Rude bastards, those eagles. Deserve a little comeuppance. Chyba nie chcę, żeby zabierać jej klucz. No dobra, nie chciałem zabijać orłów. Wydawało się być neutralne. Ale skoro okazuje się, że to dupki, no to powyrywamy im piórka. Widzimy się na miejscu. Cześć, orły. Mam złą wiadomość. Mam na was questa. Dobra. Chyba najpierw chcemy się zająć tym starożytnym olbrzymim orłem. Ponieważ... On chyba wzywał posiłki. Który z nich wzywał posiłki? Domyślam się, że to on. Dobra, wypróbujmy wszystkie nasze rzeczy nowe. Masz atak wielokrotny i okazyjny. Zaklniemy cię na siłę. I jedziemy z koksem. Dobra, wygląda na to, że zadało jej to dodatkowe te dwa punkty obrażeń z diademu. Więc to wszystko działa tak, jak powinno. Dwoma ciosami? Prawie ją zdjąłeś? Dobra robota, Will. Teraz przygotuj się na dziabnięcie. Okej, to był długi lot. Swords
meets sorcery. Wygląda na to, że tym razem nie próbują wzywać posiłków. To dobrze. Chcemy walnąć kulę ognia tak, żeby oba dziabnęło. Dobra. Cyk! Mhm. Mentalne osłabienie. Co to robiło? Minus 1 do rzutów obronnych na mądrość, inteligencję i charyzmę. Okej. Okay. Dobra, próba odejścia od niego byłaby zła. Możesz spróbować go depchnąć. Okej. Okay. Niby to się udało, ale się nie udało. Dobra, myślę, że nie musimy kombinować. Dotarcie do celu jest niemożliwe. Co ty nie powiesz? A możesz go zgubić? Możesz. Dobra. Hej, wróciłem! Tęskniliście za mną? Znajduję się zbyt blisko. Jeszcze trochę punktów ruchu, mogę spróbować odejść? Mogę. No to cyk. Dobra. Więc raczej nie musimy więcej robić. Dobra, cyknij go. I teraz jego. Jeszcze raz. Nie masz nic. Dobra. Nie była trudna walka. Kazi, co to mieście? Piórka. Piórka. Twój kobold. Nic ciekawego. Glorious! Feathers bloody everywhere, mate! Feels good to be home in my nest. To świetnie, gdzie moja nagroda? Sorry. I'm just a bird. I don't have things to give you. Although, when I escaped the eagles, I spotted something buried near that ferry dock. Might be worth a look. Dobra. Coś więcej to jeszcze to jest ten. To jest ten mechanizm, który niszczy świątynię, jeżeli spróbowalibyśmy wziąć krew bez pozwolenia, nazwijmy to. Dobra, ale to chyba wszystko, jeżeli chodzi o orły. Dobra, zabieramy się dalej za eksploracją. Kogoś my tu mamy? Lady Escher. Ah, a friendly face. Oh, you are a sweet, sweet blessing, my dear. You know, I've had nothing but trouble all day. I've been accosted, chased, insulted. Look over there. Do you see that wretched little hive? Mówisz o klasztorze? Wygląda jak świątynia. Oh, it certainly looks that way. But inside, it is swarming with brutish, stupid, rude Githyanki. They have the audacity to call that hole a creche, as if it weren't actually a murderous training camp. Honestly, I was doing them a favor offering to buy one of their eggs. And how am I repaid? Attacked and run off like some transient. Generalnie zgadzam się ze wszystkim, co mówisz, ale chyba, jeżeli Githyanki rozmnażają się przez jajka, to może nie był najsprytniejszy pomysł. Próbowałaś kupić jedno z ich młodych? What? No, of course not. I was merely... Well... Look,
It's just an egg. The Society of Brilliance asked me to acquire one of their roe so they can incubate it and, once it hatches, raise the spawn in their tradition. The Society believes a Githyanki raised in a peaceful, nurturing environment can overcome its violent nature. Hogwash, of course. A Githyanki can no more rise above its nature than gnomes can fly. Właśnie, i tu masz rację. Wątpię, żeby żaden Githyanki, nawet by się najbardziej starał, nie będzie w stanie przełamać wrodzonej przemocy, agresji i bycia ogólnie wścibskim i wrednym, więc... Niektóre cechy mamy we krwi, tylko głupiec by to kwestionował. Exactly. No. I knew you were a learned soul from the moment I set eyes on you. Perhaps you could help me then. I may not be welcome there, but surely a person with your charm and worldliness could get into the creche. Szkoda, że się wcześniej nie spotkaliśmy. And once inside, you could simply purloin an egg. You'll be well compensated, of course. Just bring me an egg. Szkoda, że nie ma opcji. Właściwie już nie jesteśmy tam mile widziani. Dobra, zapytajmy się, czy ma jakiś ekwipunek na sprzedaż. When adventure calls, I am always thoroughly prepared. Take a look. Interesują mnie tylko twoje najlepsze przedmioty. Talizman zamykania ran, zamknięte rany po utracie przytomności automatycznie stabilizuje się na początku swojej tury. Silne leczenie, zmaksymalizuje liczbę przywracanych... To są dwie fajne rzeczy. A my mamy tylko nieużyteczne mało talizmany. Więc... pozyskam to. Wypalający płomień, pięści smoczego ognia, twoje ataki bez broni zadają dodatkowo obrażenia, to nas nie interesuje, ale możliwość rzucenia wypalającego płomienia. Chyba nie są lepsze. Dobra, zgrabny habit. Kocia zwinność. Zyskujesz kocią zręczność i zwiększasz swoją zręczność o 2, maksymalnie do 20. Kocia zwinność. Otrzymujesz premię plus 1 do rzutów obronnych na zręczność oraz zwiększasz odległość skoku o 1,5 metra. Wziąłbym to, gdyby ostatecznie dałoby nam to więcej zręczności. Znaczy więcej KP. Ale to nie da nam więcej KP. Fajny przedmiot dla kogoś, kto już ma dużo zręczności. Chce podwyższyć sobie do 20, ale nie. Kakofonia. Drąg 1,5 ręczny, grzmiące uderzenie. Plus obrażenia od dźwięku. Zwój większej niewidzialności. Nie wiem, czy to już mamy, czy nie. Na wszelki wypadek kupię. Poza tym... gdy postać nosząca tę rękawicę zadaje obrażenia od zimna, nakłada oszronienie. Za każdym razem, gdy zadasz obrażenia bronią, cel otrzymuje karę do rzutów obronnych. A reszta... nie jest zbyt ciekawa. Dobra. Fajne zadanie, tylko nie zamierzamy wracać do szkoły Githyanki. Nie jestem pewien, czy reszta obozu słyszała to, że wybiliśmy im inkwizytorów, czy nie. Zakładałbym, że tak. Więc nie będziemy już tam iść. I ogólnie questy z Githyanki mnie brzydzą. Dobra. To wygląda na coś ciekawego. Okej, dwóch martwych ludzi. Wygląda na to, że ktoś ich otruł. Dobra, tu mamy obozowisko goblinów. Czy co, nie wiem. Nie wiem, do którego przejścia to prowadzi. Zobaczmy.
Dobra. I gra przeniosła nas do obozu z jakiegoś powodu. To jest zaskryptowane zdarzenie. Musimy pójść się pospać. Fuj! Zachylny sposób na obudzenie się. Supreme Kithrak, has Vlakith sent you to slay me with your own blade? I've not come to kill you, Lazel. I've come to aid you. Pomóc ci pewnie zabić nas. Don't trust him. Skakek Kir Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. No dobrze, wysłuchamy, co masz do powiedzenia, zanim wyprujemy z ciebie flaki. Be at ease. I bring only truth. I know you carry the astral prism, Lazel. Within it lies the seed of Vlakith's demise. And I intend to help you bring it to fruition. Vlakith's demise? Skakath! I should run you through for suggesting it. A ja powinienem cię przytulić. Albo, nie wiem, postawić piwo. W końcu pierwszy Gigitianki, który gada z sensem. Mówisz o sobie uwięzionej w środku. Wiesz, kto to jest? If they have not said, they must have good reason. And I won't be the one to betray them. But the one inside's chosen you as an ally, protects you with their power. That very power will be the end of Vlakith's tyranny. The Prism's tenant must be let loose. I've sought their freedom for eons. When the prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lazel, together we will break our chains and be Vlakith's slaves no longer. I am no slave, Shastil Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me and she who will ascend me. Okay. Lies, Lazel, every last one. There is no purification, no ascension. The Zaith Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the Ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Madness! You flood me with this heresy! I will hear no more of it. Dobra. To, co mówi o Zitisk, jest prawdą. Musisz mu zaufać. Prawie sama zginęłaś przecież. I served Vlakith the whole of my life. Learned her words, fought her battles. Yet she names me Hasharlak. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Lazel, I see Talakmagir in you, sister in freedom. Together we will be our people's light. Take this. It is a Quanith, a psionic detector. The Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle or slip away. I should go. Vlakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Ah, z przyjemnością. Now to Baldur's Gate.
I'll be waiting, Lazel. A. Mogliśmy wejść do jego portalu i od razu się pojawić w wrotach Baldura. No nie. Mam chyba jeszcze inne rzeczy do zrobienia. Psioniczy wykrywacz kłaniew. Okej. Wygląda na to, że wystarczy, że będziemy go mieli w ekwipunku. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra. Ktoś chce z nami porozmawiać. A domyślamy się kto. Lazel? Vlakith cost Sivim Hroth crash head. Only in Vlakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu's slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. Forsake one protocol and forsake Vlakith. Forsake Vlakith and be the blood and meat which sates her dragons. If Vos speaks true, if ascension is a lie, if tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Vlakith. She has sinned against me. Tak, dokładnie. Zasługuje na kopa. Na czym właściwie polega wyniesienie? Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geich enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war, until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose, to train hard enough to slay a Geich and take its head. Then, we speak the rite of ascension, and a red dragon comes to fly us to Vlakith, in Tunarath, City of Death. We are honored with an eternal home in the Astral, celebrated for our victory. We are ascended, or so I believed. Vos nazwał Vlakith tyranem. Czy to znaczy, że się z tym zgadzasz? I never thought Vlakith a tyrant, or me as a vassal. She was the source of my might, and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. But if Vos is right, and Vlakith consumes the Ascended to gain power, then I am no destroyer. I am mere livestock, bred to be harvested and devoured. Every Githyanki is a slave with a singular purpose. Not to cull the Geich, not to prevent their grand design, but to raise Vlakith to true godhood. Jak myślisz, kim jest ten w pryzmacie? I don't know. I can't know. And that drives me mad. At first, I thought them an illithid deception, a trick of the tadpole. But the dream figure is real. It lives in the prism. Vos believes they are the seed of Vlakith's demise and the agent of Githyanki freedom. And I believe he may be right. Jeśli Vos się myli, jeśli jego twierdzenia są błędne, a credo Vlakith prawdziwe? Then, when the Kithraki come for me, and come they will, I will submit to their blades. They would feed me to their dragons, and I would deserve no better. Bardzo ciekawą religię masz. Yes. I'd like time to think. We'll meet Kithrak Vos at Charessa's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant. Vlakith's eyes are upon us. Wiecie, jak to się mówi? Więcej ekspa dla nas. Dobra. Wygląda na to, że musimy zakończyć dzień. To nam niestety powinno zdjąć ten światłość pana poranka. No cóż, trudno, to nie jest aż tak mocny buff. Przynajmniej odpoczynek jest darmowy. No,
Dobra. Momencik, jeszcze zaczarujmy się. Przy okazji, kamienną skórę mogę rzucać. Zmarnuje to nam naszą jedyną komórkę czaru czwartego poziomu, ale biorąc pod uwagę, jak często Gael się teraz staje chłopcem do bicia, chyba mu się to przyda. Dobra, zobaczmy jeszcze, gdzie nas zaprowadzi to przejście, bo jestem ciekawy. No, dokładnie do tego miejsca. Myślałem, że to jest jakieś trzecie przejście. A to wygląda, że... prowadzi tutaj. Dobra, jeszcze... jest jedno przejście tutaj przez górską przełęcz. Ewentualnie je później zbadam, ale na razie wracam... wracam na urwiska. Dobra, niestety było tyle, jeżeli chodzi o urwiska. Zdecydowanie. Zwróciłem na te krainę objętą cieniem. I zobaczcie, co tu mamy ciekawego. Rejonowa skaza zaklęta cieniem. Perfekcyjny strażnik. Twoja postać nie może się zostać zaskoczona. Okej. Okay. Iglasta skaza zaklęta cieniem. Salwa igieł. W chwili śmierci twoje ciało wybucha eksplozją igieł. Jest to, co nas najbardziej interesuje. Bo tych... iglastych skaz jest kilka. Tak. Może tak, Will, idź przodem. Stawmy się jakoś sensownie. Ta gra, przynajmniej z tego co mi wiadomo, nie ma takiego pomysłu jak szyk. Dobra. Spróbujmy to zniszczyć, albo przynajmniej odrzucić się od nas, żeby nie doszło do nas. Tak lepiej? Dobra, jest ich jeszcze kilka. Tu jest jedno, tu jest drugie. Te linowe skazy zaklęte cieniem, nie wiem, czy będą problemem. Okej. Wygląda na to, że masz dodatkową akcję. Dobra, pozbądź się jeszcze tej. Albo spróbujmy, czy będziemy w stanie obu się pozbyć. Prawie. Dobra, możesz jeszcze podejść i ciachnąć ją. Nie, bo brakuje ci kilku punktów ruchu dosłownie. Dobra. Tak, chcemy, żebyś był z przodu. Czy możesz ją skasować? Żeby nie próbowała nam tutaj podejść i brzydkich rzeczy robić. Prawie. Dobra, zobaczymy, co jej się uda zrobić. Sprint. Na całkiem niezłym miejscu się pojawiłaś. Liczyłem na więcej. Jakbyś ją był w stanie zdetonować, to by było całkiem fajnie. Ale trudno. Odejdź odrobinę bliżej. Gdzie idzie? Dobra. Ciekawe, czy one lubią ogień. Nie mają preferencji antyogniowych. Dobra, więc tak. Drugiego poziomu powinno być ok. Jedno to.
Jeszcze jej możesz sprzedać jedną. Akurat tą, którą najbardziej chcieliśmy trafić, spudłowałeś. Szkoda. Myślałem, że całą broję nam skasowali. Dobra. 65%. Koncentracja, duszenie. Ciekawe, czy możesz przerwać mu tą koncentrację. Świetnie. Szkoda, że to spudłowałeś. Możesz jeszcze wykonać atak dodatkowy. Dobra. Czy teraz będziesz w stanie ją spalić? Ta mała Menda jest super szczęśliwa dzisiaj. No dobra. Nie podchodźmy zbyt bliżej. Dobra. Nie ryzykujmy, dajmy ognistą strzałę. Dobra. To się zajęło tą. Will stracił swoją zbroję, ale jest w stanie to przeżyć. Jeszcze te dwa nam zostały. Dobra. Nie będę marnował zasobów, po prostu strzelę jej z ognia. Siewca zagłady? Za ciemno. No cóż, trudno, strzelaj w ciemno. Okej. Nie reaguj. Okej. Razem dało się odeprzeć duszenie. Dobra, myślę, że powinnaś w stanie ją zaciukać. Ładnie. A czy ja ci nie dałem broni paktu? Dałem ci broń paktu. No cóż, może oba ataki zmarnował na nią. Nie zwróciłem na to uwagi. Dobra. Wejść ją. Dobra. Listy pocisk. Za ciemno. Sześćdziesiąt procent. 65%. To jej zawal. Niskie położenie, podejdź troszkę bliżej. Dobra. Możesz podejść. Dobra, będzie miała jedną turę. Ale nie powinno być to dużym problemem. Może ma jakieś obszarówki. Trochę obrażeń. Dobra. Dobra. Dobra, drzewna. Podejdźcie bliżej, towarzysze. Coś cię opętało. Co to mamy? Pewnie jakieś zapasy. Trzymaj Gale, chyba nie masz mikstury większego leczenia. Ludowy nóż. Raczej tego nie użyjemy. Mikstura piórko spadania. Nie potrzebujemy. Dobra. To
chyba byłby tyle, jeżeli chodzi o południowy skraniec. Kraniec tej lokacji. Przyjdziemy się jeszcze tutaj zobaczyć, co tam jest. Dobra. Tutaj jeszcze w tym miejscu odkryłem jeszcze jedną grupę. Ale z nimi może być trochę cięższa walka. Tak samo są te iglaste skazy. Ale mają bossa na 9 poziomie. Co prawda ma niskie rzuty na mądrość. To może spróbujemy go przerazić. Albo zmęcić. Dobra. Myślę, że zaczniemy tą walkę od dobrej kuli ognistej. Tak, tylko musielibyśmy za blisko podejść, co mi się nie podoba. Dobra, spróbujmy tak. Dobra. Spróbujemy ich tutaj zwabić w to przejście. Musimy uważać, bo ten gość, z tego co pamiętam, ma takie ataki przyciągające. Dobra. Masz linię strzału na nich? Możesz nie mieć. O, masz na niego i masz na nią, dobra. Chybienie krytyczne, trudno. Dobra, poza tym myślę, że powinniśmy się rozproszyć, uważać na krawędzie. Ewentualnie może coś rzucić. Nie chcę rzucać nic na koncentrację, bo chcę rzucić naszego strażnika wiary. O, to nie wymaga koncentracji, okej. Okay. Dobra to. Błogosławieństwo na dobry początek. Trzy cele. Daj tak. Dobra. Mimo, że uda się ją ustrzelić. Spróbuj. Dobra. Another step forward. This is my time. Dobra i zobaczmy, co zrobią. Sprint, dobra. Mam nadzieję, że to oznacza, że nie może nic więcej zrobić. Okej. Okay. Przyciągnęło posępną. Szczęście niezbyt daleko, ale przerwało nam to błogosławieństwo. Dobra. Chętnie bym poczekał i aż się skupią tam. Próbował coś im zrobić. Albo możemy spróbować ich opętać. Oni mają dosyć dobre rzuty na kondycję, na zręczność może nie tak bardzo. To opętanie powinno całkiem nieźle zadziałać. Dobra, spróbujmy. No, udało mu się to odeprzeć. Dobra, teraz zmykaj. Następnych turach będziesz w niego nawalał. Ale to jeszcze nie teraz. Dobra. Całej trójce udało się przejść obok pajęczyny. Także także ich nie zdetonowało. Dobra, wyłączamy odrzucanie. I spróbujemy jednego ubić.
Okej, jedno chybienie, niedobrze. Zadam 14 punktów obrażeń. Jeżeli użyję jakiejś trucizny, mają obrażenia na nekrotyczne. K6 plus 4 kłute plus 2,8 obrażeń. Nie chce mi się liczyć. Mam nadzieję, że to powinno wystarczyć. Nie wystarczyło. Dobra. Gale będzie musiał ich zdetonować. Możemy też tego zdetonować i zobaczyć, czy reszta się od tego zdetonuje. Spróbujmy. Albo się nic z tego nie uda. Trudno. Dobra, Gale. Pola ognia. Powinno dobrze zadziałać. Dobra, spróbujmy. Dobra. Co prawda, serduszko trochę oberwało, ale dało nam się całkiem niezłe obrażenia zadać. I zniszczyć praktycznie wszystko poza nimi dwoma. Super. Dobra, potem się na nich skupimy w kolejnych turach. Możesz użyć kroku przez mgłę. Dobra, niestety to zmarnowało twoją akcję poboczną. Dobra, i teraz naparzaj tego gościa. Koncentracja przerwana, idealnie. Dobra, strażnik wiary, brak miejsca. No, tutaj jest miejsce. Dobra, powinien się tym gościem zająć. Posępne serduszko, poza tym uzdrów się. I odejdź gdzieś dalej na razie, nic więcej ciebie nie potrzebujemy. Dobra. Możemy im jeszcze dodać zamęt. Możemy też spróbować go opętać. Prawidłowy cel, nieprawidłowy cel. Okej, okay, na te cienie to jednak nie daje. Możemy go czaskać. Albo możemy spróbować przyspieszyć Willa. Chcielibyśmy bliżej podejść. Dobra, w następnej turze możemy go przyspieszyć. Podejdę na tyle, ile mogę. W następnej turze powinniśmy być w stanie go przyspieszyć. A póki co... za ciemno tam jest. Tylko, że ten strażnik nie powoduje światła. Zamęt. No i dwójkę. Czemu by nie? Dobra, zamęciło ich, super. To powinno nam jeszcze ułatwić tą robotę. Wolę z nim nie patyczkować się, gość jest naprawdę groźny.
A masz! Ciekawe. Jak ten zadziałał na niego zamęt, czy on dalej się ruszył? Dobra. Zszedł mu ten od razu ten zamęt? Nie rozumiem. Dobra, w takim razie nawalajmy w niego. Niskie położenie. Chyba musimy to łyknąć. Dobra. Tak lepiej. Dobra, Will. On the victor's path. Masz nadal obie akcje. Dobra. Czy jestem w stanie cię przyspieszyć? Jeszcze nie stąd. Jestem w stanie cię przyspieszyć. Dobra. Klątwa na siłę. I... Moglibyśmy dać ci jeszcze błogosławieństwo. Możemy dać ci pocisk wiodący na drugiego poziomu. Za ciemno. I podejdziesz trochę bliżej? Tak, lepiej. Dobra, teraz Will. Ognia! Ładne obrażenia, ładne. Gość prawie nie żyje. Za mało punktów ruchu, dobra. Czy mamy coś, co by ci zadało obrażenia? Akcję dodatkową? Chyba nie. Dobra, no to skończmy turę. Wierzę, że przeżyjesz, serduszko. Ładne chybienia. To KP z dużej zręczności już robi swoją robotę. Dobra, magiczny pocisk 4. Dajmy mu 2 na wszelki wypadek. Wieście ekspów, ładnie, ładnie. Chyba na ciebie to nie zadziałało, dobra. No to pakujemy w niego. Dobra! Poszło sprawnie. Generalnie przed tą walką wyskoczył nam rzut na percepcję. Czy bylibyśmy w stanie ich zauważyć? Jeżeli zawalimy ten rzut na percepcję, oni mają dodatkową turę. I wtedy w prawie każdej sytuacji ginąłem, więc niezawalenie tego rzutu na percepcję było kluczowe. Dobra, czy miałeś coś ciekawego? Maczuga z żelaznego drzewa. Maczuga plus 1. Śmieć. Kora drzewa i... To. Dobra, ci harfiarze, co powstali tutaj z martwych, żeby... Cholerne krzewy. Czy oni coś mieli? Nie. Dobra, myślę, że z wszystkich tych skrawków powinno się zlepić materiał na jeden odcinek, więc póki co to byłoby tyle. Jeszcze tutaj mamy kawałek trochę do eksploracji, więc w podobnym trybie to zrobię w następnym odcinku, a potem zostało nam odwiedzić Raetwin i zobaczyć, co tutaj jeszcze mieliśmy. Tutaj jeszcze było coś. Tutaj był chyba jakiś wariatkowek. Ciekawe. Zobaczymy w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.